zabytku. Zgodnie z artykułem 13 RODO informuję, że obrady sesji Rady Miejskiej są transmitowane na żywo i utrwalane. Administratorem systemu transmisji jest burmistrz miasta i gminy Witnica. Wystąpienie twoje muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Osoby nie wyrażające zgody na utrwalanie wizerunku proszone są o opuszczenie sali. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 56. sesję Rady Miejskiej Witnicy. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 11 radnych z 15-osobowego ustawowego składu rady, w tym rada może podejmować prawomocne uchwały. Witam pana burmistrza, panią sekretarz, kierowników, gości na sali, pana prezesa. Witam radnych. Radni otrzymali porządek obrad wraz z materiałami drogą mailową. Do porządku obrad, czy są jakieś wnioski? Brakiem przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę podnieść rękę, 50. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję 11 radnych za przyjęcie. Nie było wstrzymujących, nie było. Zatem porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Składam wniosek w sprawie przyjęcia protokołu z 55. sesji Rady Miejskiej w Witnicy. Wysoka Rado, 55. sesja Rady Miejskiej w Witnicy odbyła się 28 kwietnia 2022 roku i wzięło w niej udział 12 radnych. Radni otrzymali tekst protokołu. Jeśli nie mają Państwo do niego uwag, zadam wniosek o przyjęcie protokołu bez odczytywania jego treści. W związku z brakiem uwag przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę o wciśnięcie przycisku podniesienie ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dzień mamy, tak więc postaram się, najpierw pożyczenia dla wszystkich mam, a z mojej strony postaram się w miarę sprężyć, żeby to święto również jeszcze w domu uświetnić i wspólnie poświętować. I tak, drodzy Państwo, 29 kwietnia odbyły się uroczystości pożegnania absolwentów klas maturalnych i w Kamieniu Małym, jak również w Witnicy, które udział w zakończeniu roku szkolnego dla tychże uczniów. 10 maja spotkałem się z Witnicką Szkółką Piłkarską, czyli z przedstawicielem panem Wojtkiem Nabraszkiem i dyrektorem Zespołu Szkół Samorządowych w celu kontynuowania współpracy i promowania sportu piłkarskiego na terenie gminy Witnice. Rozmawialiśmy o kontenerze, który w przyszłości może zostanie również wypożyczony dla szkółki piłkarskiej z naszej szkoły samorządowej. 11 marca spotkałem się z panem Wiesławem Czyczerskim, burmistrzem z Wąszynka, w sprawie zmiany siedziby spółki KZN Nadbarciańskiej, tak więc tutaj zgoda jego również na to, żeby siedziba była w Witnicy. 12 maja uczestniczyłem w uroczystościach pogrzebowych komendanta Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Mirosława Mistrzaka. Z tego miejsca chciałbym minutą ciszy uczcić pamięć. Proszę o powstanie. Serdecznie dziękuję.
13 maja spotkałem się w starostwie powiatowym z panią starostką Magdaleną Pędziwiat. Rozmawialiśmy o inwestycjach drogowych, ale również o rozpoczętej inwestycji w Mościcach. Chodzi oczywiście o Centrum Wspierania Rodziny. 14 maja odbyło się uroczyste otwarcie Lubuskiego Muzeum Prawodawstwa, w którym wziąłem udział. 16 maja spotkałem się z prorektorem Akademii Jakuba Sparatyża w Gorzowie Wielkopolskim, a w godzinach późniejszych w kancelarii notarialnej podpisałem umowę wykupu udziałów spółki MDR Witnica. Jest to związane oczywiście z dalszym etapowaniem budowy w ramach samorządowych inicjatyw mieszkaniowych. 18 maja spotkałem się z kierownikiem Centrum Integracji Społecznej w sprawie prac porządkowych na terenie gminy. Później udzielałem wywiadu dla Radia Zachód oraz temat dotyczył społecznych inicjatyw mieszkaniowych, jak i otwarcia Muzeum Lubuskiego Browarnictwa. 19 maja spotkałem się z panem Janem Węgrzynem, pełnomocnikiem spółki KZN Nadwarciański. W godzinach późniejszych również odwiedził mnie sołtys Boguszyńca Bronisław Bach. Rozmawialiśmy na temat budowy, rozbudowy wiateł oraz doświetlenia terenu. W tym dniu również rozmawiałem z dyrektorem zespołu szkół samorządowych w sprawie usprawnienia monitoringu na terenie szkoły. 20 maja wziąłem udział w uroczystości zakończenia konkursu Będę Rzemieślnikiem oraz rzemiosłów w Małej Ojczyźnie w cechu rzemieślników i przedsiębiorców w Gorzowie Wielkopolskim. Tutaj woli przypomnienia, szefem tego cechu, starszym cechu jest mieszkaniec gminy Witnica, pan Ryszard Migdał, który tę nagrodę w imieniu cechu rzemieślników Gorzowa Wielkopolskiego wręczał wszystkim uczestnikom, a można powiedzieć, że konkurs od Gorzowa po Słupice cieszył się popularnością i tym bardziej też również była możliwość zapromowania naszych szkół średnich, to też również cieszyło się popularnością. W dniu 21 maja odbył się przegląd pieśni marynnych w Nowinach Wielkich oraz otwarto nową siedzibę Ligi Obrony Kraju w Sosnach oraz siedzibę wyremontowaną pięknie przez radnego pana Mariana Piątkowskiego, siedzibę Towarzystwa Pamięci Powstańców Wielkopolskich. 23 maja odbyło się spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Bogdaniec w sprawie gospodarki leśnej na terenie gminy, jak i również wsparcia w inicjatywie budowy wieży obserwacyjnej w miejscowości Mosina. Później nastąpiło podpisanie aktu notarialnego dotyczącego zmiany umowy spółki MZK. Chodziło tu również o zwiększenie udziałów zgodnie z wcześniejszą uchwałą Rady Miasta. 24 podpisałem akty notarialne sprzedaży nieruchomości, to jest działki w Kamieniu Wielkim oraz mieszkalne przy ulicy Myśliwskiej 15. Tam pozostały jeszcze dwa mieszkania na sprzedaż. Serdecznie dziękuję. Jeżeli chodzi o merytoryczny zakres pracy, to Państwo otrzymają w formie e-mailowej i papierowej. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to proszę teraz udzielić. Teraz nie mamy jakieś pytania do sprawozdania? Proszę. To nie jest bezpośrednio może pytanie do sprawozdania. Chciałbym Pana zapytać o stan przygotowania do modernizacji ulicy Moniuszki, Witnicy i kiedy zostanie zniszczony przetarg na ulicy Witnicy. Jeżeli chodzi o postępowanie przetargowe, to jest na etapie przygotowania. Projekt mamy gotowy, tak więc no, kwestia procedur i przygotowania tego, no, to już bezpośrednio będzie zajmował się Wydział Pani Kierownik Sylwia. Myślę, że lada dzień tutaj będzie to wszystko gotowe i będzie umożliwiony przetarg. A propos przetargów, no niestety trzeci raz nie powiódł się przetarg na wóz strażacki. Nie ma podzespołów, części nie ma, jest bardzo trudna sytuacja związana i z pandemią, i z opóźnieniem produkcji podzespołów chińskich w większości, które są wykorzystywane, głównie elektronika w tych wozach. Już tak się z panią kierownik zastanawiamy, jak obniżyć pułap w tym przetargu, żeby no, ten wóz przyjechał, albo już myślę, żeby to w jakiś sposób zamienić może na tą drabinę, bo drabin to tak za często w gminach przetargi nie są odbywane, może w tą stronę, no nie ma pomysłu, może radni coś też ewentualnie podpowiedzą. Kasa jest,
czeka, nie ma chętnych, żeby wyprodukować pomysł. Panie burmistrzu, może warto nie spotkać się z duchami z OSP, czy dyskutować ten temat i może właśnie spróbować znaleźć rozwiązanie, żeby... Spotkania się odbywają. Myślę, że czwarty przetarg, który zostanie ogłoszony, już da pozytywne rozstrzygnięcie. Ja też obserwowałam inne gminy, które kupywały też po 2-3 przetargi, tak, się też ogromne problemy, żeby kupić. Po prostu chyba jest taki napływ tych środków na te wozy, że no, nie wyrabiają. Tutaj też województwo mają przetargi, tak, i one robią do województwa po 20 na raz wozów, tak więc tutaj ciężko się kupić i znaleźć tą możliwość. A tych firm produkujących, kasujących samochody na samochody strażackie jest niewiele w Polsce, tak więc już nie mówiąc o tych rzeczach, które są związane z wykupem certyfikatów do tych wozów na środki kremotwórcze i tak dalej, to są koszty rzędu kilku milionów złotych dla takiej firmy. Nie każdą stać na to, żeby to wykupić. Nieraz te certyfikaty się kończą, tak jak tutaj w naszym przypadku musieliśmy robić zamianę, więc będziemy się starać tutaj, żeby czwarty przetarg. Zrobimy też chyba pan kierownik objazd po tych firmach, jakoś jeszcze dodatkowo zmobilizujemy. Spróbujemy jakoś. Nie? No, ja już mówię, że nawet jakby Kamaz wygrał, to byśmy powiedzieli. Rzecz nie jest dosyć popularny kraj. Dużo pak. Panie Wójcie, kiedy pan spodziewa się z zakończenia tego ustalenia, że Gminica ma być siedzibą spółki międzygminnej Nadwarciański i czy to prawda, bo wiemy, że tak powiem, tak z kuluarów, że pieniądze, nazwijmy, wpisowe od Ministerstwa Finansów na ten cel już wpłynęły na konto gminy? Tak, te pieniądze wpłynęły, tak jak mówiliśmy na poprzedniej komisji rewizyjnej, każda gmina dostała po 3 miliony, nawet te gminy, które były szybciej i już ten termin 6-miesięczny, 9-miesięczny minął, one też również od rządu dostały zastrzyk 3 milionów złotych. My jeszcze te pieniążki przytrzymamy, tak żeby na koncie, do pierwszego na koncie to oprocentowanie zostało u nas. Pani skarbnik tutaj pilnuje terminów, tak żeby jak najdłużej, jak najwięcej zyskać dzięki temu. Jeżeli chodzi o gminy, zostało mi jeszcze 7 gmin, tak więc myślę, że to kwestia czasu. One chętnie mówią, że no, my jako gmina Wietnica najpierw byliśmy liderem w Mieszkaniu Plus, później samo podpisanie też było w Wietnicy, tak więc tutaj nie ma problemu i wszyscy się zgadzają, żeby siedziba była w Wietnicy. Czyli nie potrafi pan określić tego czasu? Nie, no na pewno to będzie termin do końca czerwca, taki, który umożliwi nam też również już podjęcie uchwał poprzez wybrałem nową Radę Nadzorczą, bądź jeszcze nie przez Radę, ale przez wszystkich burmistrzów na wspólnym zebraniu, tak żeby już mieć przed zebraniem zebraną piętnastkę i zagłosować tutaj na to, żeby to się było w Winnicy. Czy w całym, jakby to powiedzieć, w harmonogramie są jakieś sztywne terminy, od którego zależy na przykład wykorzystanie tych środków, mówię o tych 3 milionach? Nie, tutaj akurat nie ma terminów. No, my mamy na przykład teraz taki problem, chociaż ten problem będziemy chyba musieli ministerialnie zmieniać. No, wiadomo, jak ktoś tworzy prawo, niedoskonale je tworzy i unijne prawo przewiduje, że od trzeciego piętra wzwyż potrzebna jest winda i tak w Mieszkaniu Plus to zaprojektowaliśmy, takie pozwolenie mamy na budowę. W tych środkach, które są przewidziane z KZN-u, czyli z Krajowego Zasobu Nieruchomości, to oczywiście są pieniądze rządu, ale one są filtrowane przez KZN. Jest taki zapis ministra, my mamy już rozporządzenie tego ministra i podpis na załączniku tego, że od drugiego piętra wymagana jest winda. I co ciekawe, musi to być towarowa winda. Tak więc nie wiem kto i dlaczego tak zrobił, gdzie unijne prawo mówi inaczej, a tutaj delikatnie podejrzany jest temat, tak więc będziemy próbować to rozporządzenie zmienić, tak żeby nie stracić środków i nie wypłacać kolejnych projektantowi, żeby doprojektować windy, bo to będzie kuriozum i bezsens. Tak więc tutaj postaramy się i troszkę politycznie, ale też uruchomimy posłów z województwa lubuskiego, żeby wsparli nas tutaj w zmianie tego zapisu, bo dla mnie to jest obłęd. I dodatkowe koszty na każdą windę. Dziękuję.
czy już widział finansów wstępnie, jakby opracował, na co przeznaczymy fizycznie te 3 miliony złotych? Przekazujemy, dobrze przekazujemy. To już są pieniądze namaszczone. My tak naprawdę poprzez tylko uchwałę zgromadzenia wspólników możemy zadecydować, że na przykład umówimy się, że z gminy Witnicy wykupimy projekt za 700 tysięcy z tej kwoty, która... Z tych 3 milionów. Tak, z tych 3 milionów razy 15 gmin. Więc to zgromadzenie wspólników będzie decydowało o tym, co za te pieniądze będzie. Wszelkie inwestycje dotyczące jakby umiejscowienia tego budynku, to już leżą w terenie gminy i na to przeznaczać te pieniądze nie wolno. Nie powinno się, chociaż... Chodzi mi o uzbrojenie terenu, doprowadzenie. Nie, to będzie już finansowane przez spółkę, która została powołana. Więc pytam o to, czy... I z tych 3 milionów każda gmina będzie oczywiście korzystała, ale decyzję podejmuje wspólnota zgromadzenia wspólników, czyli wszyscy burmistrzowie, a później po jednym reprezentancie na 3 gminy, który będzie zasiadał w Radzie Nadzorczej gminy, spółki. Jeszcze pytania do sprawozdania? Dziękuję panie burmistrzu. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. I kierownik, zapraszam. Przykład realizacji zadania, akurat stworzenie, które zawsze razem, ścieżka historyczna.
W ramach pomocy społecznej akcyparka się uzyskało do Wesoł Przyjaciół Mościc. Tam był projekt senior na 2000 zł. I to jest Towarzystwo Przyjaciół Mościc. Rozwój sportu. Tutaj jakby nie było, przyznajemy najwięcej środków finansowych. I tak, przyznaliśmy środki finansowe na łącznie 10 organizacji, na łączną kwotę 267 564 zł i tyle też wydatkowano. I w ramach konkursu organizacje jakby w tamtym roku w ogóle nie zwracały nam środków finansowych. Przykład, realizacja szkoły sportowego.
kwotę 355,74, natomiast zrealizowano 31 zadań. Organizacja pozarządowa podpisała umowę łączną sumę 355,174, wydatkowało też 351,407,69. Do gminnej kasy zrzucono w sumie z różnych trybów 3766,31 zł, tych dróg sportowych spadł na 176,31, Stowarzyszenie Medyków i Rodziców Policyjnych 3570 i Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 20 zł. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do sprawozdania? Ja to trzeba, będzie dużo sprawozdania, więc zająć się. Jeśli nie ma, dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Interpelacje i zapytania radnych. Mamy interpelacje i zapytania radnych. Ja mam tutaj takie pytanie, nie interpelację. Prosiłbym może panią kierownik Wydziału Inwestycji o przekazanie takiej informacji. Byliśmy z Komisją Oświaty w Sosnach i pani dyrektor, pełniąca obowiązki, pokazała nam stan obecny szkoły. Oglądaliśmy co prawda tylko z zewnątrz. Ale nie wchodziliśmy do środka, bo tak naprawdę w szkole widzieliśmy ze 3 lata temu, będąc w środku, i widzieliśmy, oglądaliśmy wiaderka, które są podstawiane na cieknący dach. Czym jest spowodowane takie opóźnienie tego remontu? Mogę pani przybliżyć taką informację tutaj wszystkim mamy. Tak, jak wszyscy wiemy, budynek szkoły jest w odobiegu przedatowanym, co znacznie opóźnia pracę, ponieważ pan konserwator na wszelkie prace, które miały być odbyć, musi brać to. Konserwator miał wiele uwag do prac, które zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie. Zaproponował swoje rozwiązania, w tym momencie powstał już dokument w porozumieniu oczywiście z konserwatorem. Czekamy jeszcze na kosztorys, przedmiar i specyfikację, która ma być w przyszłym tygodniu. I to jest przepustka do dalszej pracy. Będziemy mogli pokazywać dokumenty przetargowe. Czyli z chwilą, kiedy będzie już kosztorys, to będzie ogłoszony przetarg. Tak? Kiedy będą odpowiedzi na fantazję konserwatora? To też byliśmy na budżeli, bo tym co wymyśla konserwator. Kiedy mogli na to też odpowiedzieć? Ile tam poszło pieniędzy? No dużo. 40? Około 50 tysięcy na jego kanapery. A umówimy się, że rujnują się wszystkie zamki, pałace. Dokładnie. Mamy taki kontrolę. Dobrze. Jacek, tak nie oglądaliście tej dopóki, co podawane jest tam w tej szkole. Jeszcze raz. Tej dopóki tam nie oglądaliście, jak ona tam wygląda. No nie ma, że jest zapakowana. Należy bezpośrednio na sieci. To wygląda z powodu, wiesz, zewnątrz wygląda dosyć ciekawie, ale... Myślę, że tak stwierdzić, jak ma tam sami od ziemi nie dostała. Nie widać, bo jest zapakowana, to już ciężko. Panie, nie wiem, czy ja panu głosu. Ja mam tylko jedną interpelację właśnie też w związku z podcinką korony drzew wzdłuż drogi dojazdowej do niepublicznej szkoły Sosna. Proszę o wywóz gałęzi, które zalegają na terenie przy blokach. Tam już były mały wypadek, tam dzieciaki się bawią, mają jedną z tego zabawę, ale... Ale były to już takie przypadki, że wyzerwania coś tego. No. Dzisiaj tam w Koleżboni, bo tam się skończyły te podcinki i dzisiaj miał być pierwszy, to było wyzerwanie. Dobrze, ale... Pani Liwa, mogę na panie głosu? Dzisiaj miał być pierwszy wyzerwanie. Ja także mam pytanie w związku ze swoją ostatnią interpelacją dotyczącą oświecenia przy ulicy Strzeleckiej, dokładnie 12A. Dostałam informację, że sprawa została skierowana do NRI. Chciałabym się dowiedzieć, na jakim etapie jest załatwianie tego oświecenia. Muszę sprawdzić, pani radna. Strzelecka 12A. Ja
ja wyjaśnię może, że ten system polega na tym, że mamy system komputerowy, LA, klikamy, gdzie dana mapa nie świeci. Ona zbiera i Enea musi zebrać ileś tam tych lat na terenie gminy Winnica. Jest podwykonawca, który obecnie jest chyba w Rzepina. I on przyjeżdża i wtedy świecą się w dzień na przykład lampy, bo mieszkańcy nie mogą, że w tym czasie wymieniają te lampy. Ale to nie chodzi o to, to chodzi o postawienie nowego techniczną doświetlenia. Absolutnie nie o to, że coś szwankuje, tylko postawienie oświecenia z tego względu, że no teraz mamy akurat porę wiosenno-letnią, ale w porze jesienno-zimowej tam dzieci z tamtego domu chodzą do szkoły i jest po prostu ciepło. Najczęściej jest tak, że idą cztery linie te zasilające na przewodę i piąta linia pod spodem to jest taka piąta, która zasila lampy. Jeżeli występuje pięć linii, to najczęściej jest taka techniczna możliwość zamontowania do montowania. Dlatego chciałabym uzyskać, na jakim etapie są już po prostu prowadzone w tej kwestii rozstrzygnięcia. Czy jest jakieś interpelacje? Panie Piotrze, proszę. Ja mam w sumie jedno. Kolejne będą moje do sprawozdania do zakładów miejskich, które przekażę na ręce właściciela. Nie, chciałbym to w późniejszym punkcie. Natomiast pierwsza interpelacja dotyczy następującej treści. Czy jest możliwe, aby Wydział Geodezji zajął się wyodrębnieniem gruntów drogowych z działek 1298 łamane na 20 i 1298 łamane na 176 lub 184, bo tego nie wiem, bo są błędy w geoportalu. Powiatowy ma inne oznaczenie działek i gminny ma inne oznaczenie działek. I chciałbym, żeby to oficjalnie skorygować, mających funkcję B. Działek, na których de facto usytuowane są drogi wewnętrzne oraz wokół i między garażami, a także tereny zielone przy ulicy Ogrodowej Witnicy. Wielokrotnie o to prosiłem, aby skorygować te zaszłości. Bez wykonania tego podziału działek na drogowe i budowlane i inne zawsze będzie problem z dokonaniem każdej inwestycji drogowej, czy choćby remontu istniejących pseudo-utwardzonych dojazdów do naszych nieruchomości. Kolejny raz podejmuję ten temat na kolejną prośbę pana, który był pracownikiem pierwszego urzędu, który został wprowadzony w błąd i chciałbym, żeby tutaj pan burmistrz się wypowiedział, dlaczego udzielono panu błędnej informacji i jak załatwiono z tym panem sprawę. To jest moja pierwsza interpelacja. A nazwisko będzie? Nie. Mogę podać. Tam będzie. Tu nie będzie. Państwo wiecie to. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, chciałem zapytać panią kierownik o stan realizacji przeglądów placów zabaw. Bo idą wakacje i chciałbym wiedzieć, na jakim jest etapie, czy to jest zakończone, czy w trakcie. Na te tematy zostały przejrzane. Materiały są zamówione, część już wypłynęła. Pracowników interwencji są w trakcie realizacji. Czyli jest nadzieja, że do początku wakacji te prace będą mogły. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania, interpelacje? Nie ma. Przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski, informacje. Mamy wolne wnioski, informacje. Jeśli mam, drodzy radni, ja mam taką informację, którą dostaliśmy tutaj jako wszyscy samorządowcy od Żłobkowiczów, którzy odwiedzili w dniu dzisiejszym urząd i przekazali taką laureczkę na ręce urzędników i samorządowców. Ja to czytam, co nam przekazują ci nasi Żłobkowicze, ci nasi najmniejsi. Z okazji Dnia Samorządowca pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia osobom, które współtworzą samorząd naszej małej ojczyzny. Dziękujemy za zaangażowanie, dobre decyzje i kreatywne pomysły. Życzymy powodzenia w realizacji nowych, ambitnych celów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. W podpisie dyrekcja gronu opiekunów oraz dzieci z żłobka Radosny Maruszek w Witnicy. Miły gest. 27 mamy dzień samorządowca. Te takie życzenia, to też takie motywacyjne do działania. Dziękuję, dodać naszej pracy. Czy mamy jeszcze wolne wnioski, informacje? Czy
jak nie ma żadnych wniosków i informacji, przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwał w sprawie. Pierwszy projekt w sprawie udzielenia w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz budowlane przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków. Projekt uchwały był omawiany na komisjach. Czy są pytania do projektu uchwały? Sprawdziłem forum do wtedy jakby wpisywałem obecność, ale potwierdził obecność, żeby tutaj radni powiedzieli w międzyczasie. Panie Marku, forum. Dziękuję. 14 radnych mamy obecnych. Wracając do projektu uchwały w sprawie udzielenia w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie. Projekt uchwały był omawiany, to jest kolejna dotacja do kościoła Okrzy. Są pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Proszę o przyjęcie przycisku podniesienia ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 radnych za, czy nie było wstrzymujących się nie było. Zatem uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zarysowania przestrzennego dla sieci wodociągowej oraz ujęć wod podziemnych w obrębach Mościczki i Witnica, gmina Witnica. Projekt uchwały był omawiany. Pan prezes na Komisji Gospodarki Komunalnej budżetu szeroko omówił te potrzeby tej inwestycji, o której sobie zdajemy sprawę. Czy są pytania jeszcze do projektu uchwały? W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Proszę o przyjęcie przycisku podniesienia ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 radnych za, nie było wstrzymujących się nie było. Zatem uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odwiertu w Dziedzuszyce 2, Dziedzuszyce 4K, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 310 obręb Stary Dziedzuszyce, gmina Witnica. Projekt uchwały był omawiany na komisjach. Czy jest pytanie do projektu uchwały? W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Proszę o przyjęcie przycisku podniesienia ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 13 radnych za, przeciw nie było, jeden głos wstrzymujący. Zatem uchwała została podjęta. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przejdziemy do kolejnego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36 na 471/2021 Rady Miejskiej Witnicy z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju miasta i gminy Witnica do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Projekt uchwały był omawiany, no niestety COVID sprawił, że to się nam się troszkę to przyciąga. Czy są pytania do projektu uchwały? W związku z... Ja tylko powtórzę to, co prosiłam na komisji, żeby te ankiety, które mieszkańcy wypełnili, były wzięte pod uwagę przy tworzeniu teraz tych też konsultacji. Te uwagi są już naniesione. Częściowo mi tak. Czy jeszcze jakieś pytania? Lucja? Zatem przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Proszę o przycisku podniesienia ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 radnych za, nie było wstrzymujących się, nie było, za to uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu gorzowskiego. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji. Czy są pytania do projektu uchwały? Jest tylko jedna uwaga, proszę, bo na pewno nas słuchają mieszkańcy i nie wiedzą o jaką pomoc finansową chodzi. Krótko, tylko po krótce, proszę powiedzieć. Tak, to chodzi o
Ten pierwszy projekt uchwały chodzi o kwotę 10 tysięcy złotych na przebudowę, jest to przebudowa chodnika w Mościcach, etap trzeci, na dokumentację. Jakieś pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Proszę o nacisnięcie podniesienia ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 radnych za, nie było wstrzymujących, się nie było. Zatem uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. To jest także projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu mazowieckiego. Pomoc dotyczy, jest to kwota 150 tysięcy złotych, a środki będą przeznaczone na dokumentację z WIP, na przebudowę wraz z rozbudową drogi numer 1410F na odcinku Witnica Sosny. Bardzo potrzebna inwestycja dla tych mieszkańców naszej gminy. Są pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Proszę o przyciśnięcie podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 radnych za, nie było wstrzymujących się, nie było. Za to uchwała została wprowadzona w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 50 na 661 na 2022 Rady Miejskiej w Gminie Związek 4 lutego 2022 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Po prostu nie będzie pobierana opłata za targowisko, które tak naprawdę pomału nam obumiera, więc to też będzie jakieś takie wsparcie dla nich, które nam się znajdują, może tak jak ci, może ożywi nam to miejsce. Są pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Proszę o przyciśnięcie podniesienia ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 radnych za, nie było wstrzymujących, się nie było. Ta uchwała została podjęta i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 55. Środkowana na 716, na 2022 Rady Miejskiej Witnicy z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do spółki Miejskie Zakłady Komunalne spółka ZO Witnicy. Projekt uchwały był szeroko omawiany na posiedzeniach komisji. Czy jakieś pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Proszę o przycisk podniesienia ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czternastu radnych za, nie było wstrzymujących, nie było. Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do spółki Miejskie Zakłady Komunalne spółka ZOO Witnicy. Projekt był omawiany na posiedzeniach komisji. Czy są pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Proszę o przyciśnięcie podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 radnych za, nie było wstrzymujących, nie było. Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości numer 100, tak jak proszę? Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za jednogłośne poparcie tych uchwał ważnych dla mieszkańców i dla miejskich zakładów komunalnych. To dzięki Państwu między innymi mieszkańcy w tym roku na pewno nie będziemy podnosili taryfy w tym roku, ponieważ dzięki temu, że Państwo dotujecie tą różnicę podatku, to w związku z tym ta różnica podatku w jakiś sposób rekompensuje nam tą przewidzianą w ten sposób stratę, która by była dla spółki. I bardzo dziękuję również Państwu i Panu Burmistrzowi, który tak naprawdę pochylił się nad tym, żeby ten zestaw hydroforowy zakupić, żeby ta inwestycja również została zrealizowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, ja w związku z tym jeszcze chciałem tylko kilka takich moich uwag, które jeśli zostaną zrealizowane, mam nadzieję, że będą służyć i gminie Witnica, i zarządowi miejskich zakładów komunalnych. W związku z tym, że otrzymaliśmy taką prezentację, którą radni otrzymali, zastanawiała mnie kwestia po prostu pewnych jakby działań i pozwoliłem sobie to jakby wysupłać i przedstawię to niniejszym i z prośbą o jakąś odpowiedź. Proszę o przedstawienie kosztorysów dotyczących inwestycji realizowanych przez gminę Witnica w ramach programu inwestycji strukturalnych Polski Ład. To jest budowa dwóch studni zastępczych. 2. Budowa przepompowni ścieków przy ulicy Słonecznej. 3. Modernizacja zestawu filtrów stacji uzdatniania wody w Witnicy. 4. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Królowieckiej w Witnicy, gdzie według tutaj pana prezesa są ogłoszone przetargi wykonawcze. B. Proszę o przedstawienie wysokości otrzymanych środków z wyżej wymienionego programu adekwatnie do każdego zadania oraz analogicznie wkładu własnego i określenia wykonawcy, beneficjenta realizującego poszczególne zadania. C. Proszę o przedstawienie planu finansowania tych inwestycji z informacją o wysokości i zaangażowaniu środków własnych gminy oraz oddzielnie MZK Witnica, włącznie z ewentualnymi kredytami dla realizacji zadań oraz wykazanie wpływu poszczególnych zadań na ceny wody i odbioru ścieków w perspektywie 10 lat w formie tabelarycznej. I to przekazuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Patrzyłem, że mam jeszcze 17 uchwał do 18 uchwał do uchwalenia. To jest dla pana burmistrza, bo pan burmistrz jest 100% udziałowcem MZK. A wiem, że będzie odpowiadał i pan prezes. Ja chciałem zabrać głos. Uprzedzić jeszcze, bo teraz są tematy przetargowe, w związku z tym myślę, że przekazywanie takich informacji byłoby niestosowne, ponieważ mogłoby to gdzieś trafić do jakichś firm, które ogłaszają, uczestniczą w przetargach i w tym momencie można by było coś tam podważyć. Czyli wydaje mi się, że te odpowiedzi powinny być dopiero po wyłonieniu już przetargu tych firm, które będą realizowały, dobrze? Bo to jest takie istotne. Uważam, że to jest istotne, żeby to się dokonało po tym. Nie, no jak to znaczy, to wiadomo, co można, to można, co nie można. Oczywiście, ale na części jest. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj na wniosek wpłynął do mnie przed chwilą. Ogłaszam. 10 minut.
Drodzy radni, proszę potwierdzić obecność na sali. Co do
rozmawiałam teraz z ludźmi, tam było spotkanie. Tak? Stąd, dlatego mówię, że możemy zrobić kilka przerwy, jak potrzebuje, jestem pewną, czy dokładnie tam. Zaraz. Czy wszyscy byli na tym spotkaniu też, tak? Panie kierowniku, ogłaszam.
po przerwie sprawdzenie kworum. Mamy 13 radnych, kilka osób radnych, zatem Rada może podejmować uchwały. Wracamy do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości numer 165 na 5. Są pytania do projektu uchwały. W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki przy przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jeden. A ja za zagłosowałam. Jeden na to za, 9 przeciw. No nie. 6 wstrzymał. Zatem uchwała nie została podjęta. Dobra, dobra. Dobra, nie mógł być przeciw. Ale co to jest? Ale co to są osiągnięte? Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Ale wynik pójdzie w ale na szczęście to nie jest tak, jak teraz w Senacie się zdarza, czy w Sejmie, że ktoś się pomyli i później musi się gęsto tłumaczyć w mediach ze swojej decyzji. Nasz senator, naszemu senatorowi to się chyba dwa razy zdarzyło w ciągu ostatniego roku. No ja tłumaczyć. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Pan Marian wrócił na salę, już go dodajemy. Mamy 14 radnych na sali. Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości numer 180 na 7. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji. Czy są pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Proszę o przyjęcie przycisku podniesienia ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję 14 radnych za przyjęcie, wstrzymując się, bo uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody burmistrza miasta i gminy Wicer na udzielenie bonifikatu ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. Projekt uchwały był omawiany. No proszę, czy są pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Proszę o podniesienie podniesienia ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 radnych za, przeciw, wstrzymując się, nie było, uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. W sprawie wyrażenia zgody burmistrza miasta i gminy Tkwica na udzielenie bonifikatu ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji. Są pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Proszę o przyjęcie przycisku podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję 14 radnych za, nie było wstrzymujących, nie było, uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. W sprawie wyrażenia zgody na osłabienie obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ulicy Gorzowskiej 9 w Witnicy na okres powyżej 3 lat. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji. Czy są pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Proszę o przyjęcie podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję 14 radnych za, przeciw, nie było, wstrzymujących się, nie było, że ta uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. W sprawie wyrażenia zgody na zmianę obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminy oznaczonej numerem działki 16 na 20 położonej przy ulicy Zegienianej w Witnicy na okres powyżej 3 lat. Projekt uchwały był omówiony na posiedzeniach komisji. Czy są tutaj do projektu uchwały? W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Proszę o przyjęcie podniesienia ręki. To jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję 14 radnych za, przeciw, nie było, wstrzymał się, nie było. Ta uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. W sprawie wyrażenia zgody na odsłabienie obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminy oznaczonej numerem 17-11 położonej działki położonej przy ulicy Cegielnianej w Witnicy na okres powyżej 3 lat. Projekt uchwały był omówiony na posiedzeniach komisji. Czy są pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania.
Kto jest za, proszę o przyjęcie przycisku podniesienia ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję 14 radnych za przyjęcie, wstrzymując się, nie było z uchwa, została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od wniosku przetargowego, który był zawarty w nowej umowy dzierżawy części nieruchomości gminy otoczonej numerem 1711 działki położonej przy ulicy Cegienianej w Witnicy na okres powyżej 3 lat. Czy projekt pomaga na tym, czy są pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę o przyjęcie przycisku podniesienia ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję jeszcze raz uradnie za przyjęcie, wstrzymując się, bo uchwała została podjęta i wchodzi w życie dniem podjęcia. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie obowiązku przetargowego, który był zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej numerem działki 40/9 położony przy ulicy Cegienianej na okres powyżej 3 lat. Projekt uchwały pomawia na posiedzeniu komisji. Czy są pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę o przyjęcie przycisku podniesienia ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 radnych za, przeciw, wstrzymując się, nie było, że uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego, który był zawarty w tej umowie dzierżawy części nieruchomości gminy oznaczonej numerem działki 134/8 położony przy ulicy Kosynie w Wrocławskiej Witnicy na okres powyżej 3 lat. Projekt uchwały pomogę na posiedzeniu komisji. Czy są pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę o przyjęcie przycisku podniesienia ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 radnych za, przeciw, nie było, wstrzymujących się, nie było, uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przejdziemy do kolejnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie wniosku przetargowego, który był zawarty w tej umowie dzierżawy części nieruchomości gminy oznaczonej numerem działki 601/8 Witnicy na okres powyżej 3 lat. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji. Czy są pytania na projekt uchwały? W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę o przyjęcie przycisku podniesienia ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 14 radnych za, przeciw, nie było, wstrzymujących się, nie było, że uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie wniosku przetargowego, który był zawarty w kolejnej umowie dzierżawy w części nieruchomości gminnej oznaczonej numerem działki 681/11 położonej w Witnicy na okres powyżej 3 lat. Projekt uchwały pomawia na zasadach komisji. Czy są pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę o przyjęcie przycisku podniesienia ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję jeszcze raz radnej za, przeciw, nie było, wstrzymujących się, nie było, za tę uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie obowiązku przetargowego, który był zawarty w kolejnej umowie dzierżawy części nieruchomości gminy oznaczonej numerem działki 1110/10 położonej w Witnicy na okres powyżej 3 lat. Projekt uchwały pomaga na posiedzeniu komisji. Czy są pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę o przyjęcie przycisku podniesienia ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 radnych za, przeciw, nie było, wstrzymujących się, nie było, uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie obowiązku przetargowego, który był zawarty w kolejnej umowie dzierżawy części nieruchomości gminy oznaczonej numerem działki 1110/10 położonej w Witnicy na okres powyżej 3 lat. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji. Czy są pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę o przyjęcie przycisku podniesienia ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 radnych za, przeciw, nie było, wstrzymujących się, nie było, za uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. To jest kolejny projekt w samej działki, czyli wyrażenia zgody na odstąpienie obowiązku przetargowego, który zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminy oznaczonej numerem działki 1110/10 położonej na okres powyżej 3 lat. Czy są pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę o przyjęcie przycisku podniesienia ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję jeszcze raz uradnie za, przyjęcie, nie było, wstrzymujących się, nie było, uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały
sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od wniosku statkowego, który rozważa kolejnej umowy dzierżawy, czy nie uchwalić gminy oznaczonej na numerze działki 1024 na 17 położonej w Gipic na okres powyżej 3 lat. Projekt uchwały omawiany na posiedzeniu komisji, czy są pytania do projektu uchwały. W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę o przyjęcie przycisku podniesienie ręki, kto jest przeciw, kto się wstrzyma. Dziękuję. Sprawa radnych za przyjęcie głosu, nie było, że uchwała została podjęta i wchodzi w życie dnia podjęcia. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2028. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji. Tutaj W związku z tym, że w uchwale budżetowej dokonujemy zmiany spowodowanych zarządzeniem burmistrza z 20 maja z powodu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy, również pozycje będą miały ten wpływ na wieloletnią prognozę, na łączną kwotę dochodów i łączną kwotę wydatków. Również w podziale na bieżące majątkowe dnia nie będzie żadnych zmian, ale w pozycji dochodów bieżących i wydatków bieżących. A czy teraz zmiana nastąpi tylko w tej pozycji, związanej z właśnie dotacją na te celowe zielone? Tak, na przede wszystkim Funduszu Pomocy, oczywiście mając zarządzenie z Funduszu Pomocy z okazji inne przeniesienia z regionu, tak, które wnioskowały szkoły między innymi, ale kwota zwiększenia z zarządzenia z 20 maja wynosi 160 tysięcy. 60. Ta kwota zmian wpłynie na wieloletnich prognozach finansowych. I tylko w tym zakresie zmian. Jakieś pytania do tutaj wniosku, pani skarbnik? Na już głosujemy wniosek pani skarbnik o poprawkę, którą tutaj przed chwilą przedstawiła. Kto jest za przyjęciem zmian zgłoszonych przez panią skarbnik? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 radnych za, nie było wstrzymujących się nie było. Zatem zmiany zostały naniesione do zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2022-2028. Czy są pytania teraz po zmianach do projektu uchwały zmian wieloletniej prognozy finansowej? W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2028 po autopoprawce. Kto jest za, proszę o przyjęcie przycisku podniesienie ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 radnych za, przeciw nie było, wstrzymujących się nie było. Zatem uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Witnica na 2022 rok. Czy też jest autopoprawka pańska? Poprawka obejmuje zmiany dotyczące otrzymanych dochodów wprowadzonych zarządzeniem z 20 maja. Kwota zwiększenia dochodów jest 160 tysięcy 60 zł. I będzie paragraf pierwszy poprawiony zmiany, paragraf drugi uległ zmianie paragraf szósty, w którym mieliśmy wskazany fundusz pomocy na kwotę 399 093 zł, więc tu nastąpi zmiana tego punktu i zwiększenie o 160 000 zł. Jak również paragraf 7, paragraf 8 będzie zmieniony na dostosowanie dochodów po tych zmianach, w pozycji dochody bieżące i w pozycji wydatki bieżące. Również rozmawialiśmy o klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z dopłatami do spółki prawa handlowego, jeżeli chodzi o infrastrukturę wodociągową wsi na tę stację uzdatniania wody. I tutaj po rozmowie z regionalną stwierdziła regionalna, żeby wszelkie dopłaty do spółki prawa handlowego ewidencjonować w rozdziale 995. Wcześniej nie było takich wskazań, teraz jest takie wskazane, ponieważ tam jest działalność komunalna, spółka jest komunalna i czy to będą
dopłaty na wodociąg, czy na kanalizację, czy jeszcze na coś innego, mają być w rozdziale 995. Więc tu będzie zmiana w tym zakresie, że te 109 194 zł przeniosę do paragrafu, do tego rozdziału i dam kwotę 400 tysięcy, która jest z kolei dopłaty na gospodarkę ściekową i ochronę wód, też przeniosę do 995. A pozostałe zmiany, jeżeli chodzi na wydatki inwestycyjne, które nie przekazujemy dopłatą, zostawiamy w rozdziale 01043 i tamto 01044 i w 90001, ale mamy sprawdzać, czy to jest na wodociąg, czy na kanalizację, czy na wieści na miasto, tak? To tu w tym zakresie będzie zmieniony rozdział. Więc tutaj załączniki ulegną zmianie również o te 160 tysięcy po zmianach kwota dochodów i wydatków. I zmiany wprowadzony zostanie zapis, bo tego nie znalazło się w projekcie, związany z planem dochodów na sprzedaż napojów alkoholowych, zarówno w jednym paragrafie, jak i w drugim, wprowadziliśmy do budżetu, ale o zapisie do dnia. Jeszcze będzie zmiana ta wprowadzona, jak to mogę przyjąć, czy Czy jakieś pytania do wprowadzonych zmian przez panią skarbnik? Pytanie tylko, na co zostaną wydane te 160 tysięcy, które dodatkowo wprowadzamy? Te 160 tysięcy złotych, które zostało wprowadzone zarządzeniem burmistrza 20 maja, to są środki, które otrzymaliśmy w trzech podziałkach klasyfikacji budżetowej. W rozdziale 853-95 dostaliśmy 63 816 zł i to jest świadczenie pieniężne z Funduszu Pomocy dla wnioskodawców, którzy starają się o środki na zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińców. Druga kwota to jest 88 294 zł i to są środki na edukację dzieci pochodzenia ukraińskiego i to są środki otrzymane z Ministerstwa Finansów. I ostatnia zmiana 7950 zł to są środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone, jeżeli chodzi o administrację rządową w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu maja 2020. Jakieś pytanie jeszcze do żadnych zmian na to poprawkę z panią skarbnik? W związku z brakiem pytań przechodzimy do przyjęcia autopoprawki zgłoszone przez panią skarbnik. Kto jest za, proszę o przyciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 radnych za, przeciw, nie było wstrzymujących się, nie było. Zatem wniosek został przyjęty. Przechodzimy teraz do głosowania w sprawie już ujednolicenego po wprowadzonych poprawce zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Gliwice na 2022 rok. Kto jest za, proszę o przyciśnięcie podniesienie ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 14 radnych za, przeciw nie było, wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na tym wyczerpaliśmy porządek obrad dzisiejszej sesji. Dziękuję panu burmistrzowi, kierownikom, wszystkim radnym. Zamykam posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Gliwicach. Dziękuję bardzo.